Cześć wszystkim z tej strony Naomi i... Żeby się mocno pomóc. Cześć wszystkim z tej strony Naomi i... Alex z Norwegiem. Tak. Dzisiaj zobaczymy, jakie nowości przyszły od Nyxa. Nie wiemy, co jest w środku. Także to będzie nasz taki pierwszy... Unboxing. Tak, będzie taki pierwszy unboxing nowości, które niedawno wyszły. Jak? No coś na wstępie, jak... Ładnie pakujemy. Dawaj! Na pudełku jest napisane, że... Nie dotykać szkła. Bo się potniecie. To jest paczka zawierająca jakieś elementy, które mogą się rozbić. Znaczy coś delikatnego tutaj, bo zazwyczaj... I tak fajnie grzechocze. Ja myślałam na początku, że to są szklanki. Tak, zapisam... że... Otwieraj, stara. Zazwyczaj takie open boxy robimy na story. Nie, przeciąłam pudełko. Serio? Tam jest posłodem jakieś pudełeczko ładne, ale je przeciąłam. A nie, tu ulotka. To są jakieś takie... To jest ogonek od kasetki. Finał na żywo już się zbliża. Face Award. Aha, i tu, ta uloteczka zawiera to, co będzie w środku. Tak, to jest zaproszenie na galę finałową Nyxa. Także mam nadzieję, że uda mi się pojawić. Nie, to jest palety. Dobra, ale chyba chcemy zobaczyć to na żywo, nie? No właśnie. Co? Tylko tyle? Okay. Wow! Ej, to jest taka cała szkatułka. No. Ale super, bo ja takich rzeczy nie mam i wszystko zawsze leży rozwalone po całym mieszkaniu. Ty możesz to potwierdzić. No właśnie, wszędzie wszystko leży, nikt nie wie, co gdzie jest. Co jest? Paletka. Paletka i... Jakiś krem rozświetlający. Nie będę robić swatchu, bo od razu przetestujemy to na swoich twarzach. Tak, czyli to jest po prostu rozświetlacz w kremie nawilżający i on występuje w dwóch kolorach. Więc tutaj mamy paletkę Awaby Glow, która zawiera same odcienie. Właściwie nie same, tutaj są trzy matowe, a reszta jest świecących cieni takich brokatowych, metalicznych. Kolejny highlighter. O, patrzcie, przysłali nam zwykły przeźroczysty błyszczyk. Ło, to jest sztos. Mam taki z Art Deco i właściwie nadaje się do wszystkiego. No bo właśnie to jest, tak... bez tego się nie da żyć. Chwila, to wygląda jak pisak. Ło, słuchajcie, co to jest? Jest? Wtrącę to. Będę to opakować? Tak. Ale ja chcę inny kolor. Nie mogę się zdecydować. Jeszcze tutaj chciałam wtrącić właśnie tą paletkę rozświetlaczy, która wygląda tak. Trudno paznokciem. Patrzcie się. Ciekawa jestem tego różowego rozświetlacza. To tyle chciałam powiedzieć. Ty, patrzcie. To się klika i to wychodzi. Tak. Wow, i to wychodzi tak powoli, nie? Tak. Tak nagle ci się wywali na usta. I ma taki super kształt. Że możecie dojechać do samych kącików. Tak, i to cały czas się wyciska taki sam kształt. To jest super rozwiązanie, bo w zwykłych szminkach zaraz wam się te rogi przetrą i tak musicie używać pędzelka, a tutaj zawsze będziecie mieli ostre krawędzie. Z kolekcji błyszczyków, bo kiedyś nawet pokazywałam wam tą kolekcję pomadek. To są wszystkie błyszczyki, a więc to były takie pomadki matowe w takich odcieniach czekoladowych, różnych takich brązów i... Miód, było dużo fioletów, one są dosyć suche, dlatego mi na przykład osobiście nie pasowały te pomadki, bo ja mam usta, które szybko wysychają. Myślę, że to nie każdemu też pasuje, ale uwielbiam błyszczyki, uwielbiam. Z tej samej kolekcji wyszły błyszczyki brokatowe. Jest ich aż tutaj, liczymy. Tak, mamy tutaj 20 odcieni i są to odcienie różu, fioletu, brązu, bardzo podobne do tych właśnie matowych pomadek tej samej serii. Najbardziej mnie ciekawią właśnie te klikające, jak się będzie aplikować, ale coś czuję, że to będzie sztos i to będzie nasz, mój must have. No i pewnie podejrzewam, że na nie jeszcze będzie można nałożyć właśnie te świecące błyszczyki, nie? No bo one właściwie to jest takiej konsystencji trochę szminka, trochę krema.
Wow! To jest coś, z czym obydwie. Tak, ale to są naprawdę super odcienie, bo to jest taki niebieski. Ale tego jest więcej. O ja, czy to jest Holos Brokata? Ja. Kolor. Od koloru moich Holos paznokci. Patrz na to. Tyle zmieniałam. No. I dziwny pomarań. Ale czekaj, to są błyszczyki? A co to jest? Out, go away. We away glow. Kropelki odbijające światło. Wow. Rozświetla skórę. Patrz, rozświetlacz, ale... To on jest na całą twarz? Czyli to mieszacie z podkładem i dopiero nakładacie na twarz. Ej, ale to jest super, bo to jest taki kolor dla mnie. Wow, ja to już bym otworzyła. Specjalnie nie robiłyśmy sobie w ogóle makijażu, żeby przetestować dla was te wszystkie rzeczy i zrobimy jakiś make-up. Tak. Tymi paletkami, tymi rozświetlaczami i tymi pomadkami. I to jeszcze w tym filmie. To od czego zostałem zaczynasz? Bo od oczu. No my tutaj jedną paletkę. Jak się nie podzielimy? Ja zacznę makijaż od tego najjaśniejszego koloru i będę nałożyć na całą powiekę. Te matowe cienie są bardzo pudrowe. No i tyle, kropka. Ja chyba pojadę z grubej róży i nie będę się tam, więc użyję tego cyklonu z tego. To co? Obrzyskałam rusterko. Tego najjaśniejszego, brokatowego, takiego pananowego w sumie cienia nałożę sobie w kąciki oczu jako rozświetlenia. Tak, ja teraz trochę zielonego sobie użyję, dobra? Ja sobie pod oko teraz. No nic, ja na środek oka użyję tego złota. Najlepiej się właśnie nakłada cienie paluszkiem, blenduszkiem. Ja teraz mam może na zgięcie powieki tego ciemniejszego odcienia, który jest naprzeciwko złota, który nakładałam na całą powiekę. Może rzęsy sobie pomaluję z tym? Czym? Tak, Weleń chyba zapomniało o swojej duszy. Przybliżyliśmy się troszeczkę do was, więc będziecie mogli zobaczyć, jak nakładamy sobie pomadki, rozświetlacz i tyle. Koniec właściwie naszego makijażu. Pokażę wam, jak wyglądają te rozświetlacze na twarzy i użyję... To jest w ogóle róż też, taki trochę rozświetlający, ale ja użyję tego najjaśniejszego. I nałożę go palcem. Ja jeszcze sobie poprawię rzęsy, bo zapomniałam. Słyszę od Eveline. Fajne jest. Ej, on super wydłuża rzęsy, nie? Ja mam trochę zbyt jasną karnację i taki ciepły odcień bananowy nie bardzo mi pasuje. Ale ten róż jest super. No. Jak się go pokryje z tym żółtym. Powiem, że lubię ten tusz. Norweg nie spasował, ale mi pasuje. To do góry. Uraziłaś mi nowe spodnie! Stara, jak to wyprać? Nie zmyję, myślisz? Jak to się nie zmyje? Spodnie od Radofena, nie musicie się martwić, dało się je łatwo zmyć. Uuu! W pompce. Patrzcie, tubka. Co za wygoda. Tubka w pompce. Oświetlacz w tubce. On jest nawilżający, tak. Mi się wydaje, że super by się nałożyło rozświetlacz na ten krem. Wow, stara. O. Też użyję tego bananowego, bo ja lubię takie jasne rozświetlacze. Naprawdę mocno teraz na tym kremie się trzyma. To tak stara na bieżąco. Świnia. A mój to była cherry cola. Właśnie tak mi się kojarzył z takimi wiśniami. Udało się nam odratować spodnie, słuchajcie, ta pomadka już ciężej schodzi z ubrania, ale płyn do naczyń z proszkiem do prania sobie poradził. Z twarzy też go będziecie musieli tym ściągać. Mam taki brązowy, taki czekoladkę. Nie mam, zobaczcie jesteś. A teraz je sobie zmyję i wypróbuję takie różowiutki po nazwie Baby. Co mi szeleścisz? Ej, słuchajcie, to jest taka, jak gdyby to ująć permanentna dosyć, bo
pomimo tego, że ją zmywam, to ona ten kolor się wgryzł. I to się trzyma mocno, nie? Testuję. Ja teraz testuję odcień Cold Brew. Cold Brew? Cold Brew? Tak to się czyta? Zimna brew. 05 numer. I on myślałam, że będzie jaśniejszy, znaczy ciemniejszy niż to opakowanie, a jest jaśniejszy dużo, zresztą widać. Wow, ale super kolor. Wow, jaki chory. Jasna, zimna fuksja. Myślę, że te pomadki są tak miękkie, że łatwiej by mi się je nakładało pędzelkiem. Aha. Szczerze, nie jest tak łatwo wcale to nakładać, nie? A na to użyję sobie tego błyszczącego. To jest kolor Fortunatele. Nie mogę się tego pomalować. I tak wyglądają w podwójnym połączeniu. A nie, co to są? O. Nie, to najbardziej dodaję wanilijki. Moich spodni już nie ubrudzisz. Ej, słuchajcie, to jest cień do powiek. Ahaha, my się skupiliśmy, że to nie są pomadki i tak się zastanawialiśmy, jakim cudem mamy użyć tych błyszczyków Holo do szminek, które w ogóle nie pasują. To ja to już sobie aplikuję na oko Beskidu. A ja użyję tego Honey Pie brokatu na usta, który właściwie mega pasuje do oka. Ale na niego sobie jeszcze nałożę tego fioletowego, który się nazywa, proszę ja was, White Orchid. A na drugie oko sprawdzę ten niebieski, bo są bardzo ciekawa. Tylko szkoda, że ja sobie to muszę nakładać na te cienie, które są złote, ale mówię wam, syrenka wychodzi świetna. Ja nałożę sobie na powieki ten holo odcień o nazwie Galaxy Glow. To jest numer 04. Bo jeszcze, że nim spokojnie możecie zrobić cut crease. Moje usta się już do reszty przeżarły tymi kolorami wszystkimi. Jeszcze szybko przetestuję odcień Peachy Keen, tak się nazywa. Takiego o, zwykły błyszczyk, buter. Butter, masło? Butter. Wygląda. Bardzo ładnie pachnie, jak lody waniliowe. O! Ale mam wrażenie, że te błyszczyki są jakieś powiększające usta, bo cały czas mnie coś szczypie. Też tak masz? Właśnie nie. Tak samo na oczach też mnie szczypał. Wydaje mi się, że może mieć wrażliwą skórę. Szarym. Shimmer down. Ja użyję teraz tej szminki Resort numer 04. Tej szminki. Dobrze, także będziemy kończyli już, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Tych pomadek jest bardzo dużo i te odcienie są raczej podobne, więc wykorzystaliśmy te, co są najciekawsze według nas. Tak, i takie najbardziej godne uwagi, ale mi się wydaje, że zawsze znajdzie coś dla siebie. Tak, bo my na przykład lubimy takie mocne kolory, ale są ludzie, którzy wolą na przykład takie bardziej stonowane. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie wbić na Instagrama, Facebooka, Snapchata, na mojego, jak i na Alex. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmikiem. I widzimy się w kolejnym odcinku, nie tylko ze mną, takim samotnym, ale też będzie więcej odcinków z Norwegii, to chciałam powiedzieć. To trzymajcie się, buźki, pa, pa. Pa.